Witam wszystkich gorąco na kanale Swayplay. Dzisiaj kontynuacja ciekawostek z Wiedźmina, aczkolwiek w innej formie, bo zajmiemy się tylko tymi dwoma gołębeczkami, czyli Vivienne i Guillaume, oraz turniejem rycerskim, w którym Geralt bierze przy okazji udział. No i może ci się wydaje, że co tam takiego może być w tej misji Pieśń Rycerskiego Serca? No przecież już wszystko widziałeś, tam nie ma nic nowego. No to mam nadzieję, że uda mi się cię zaskoczyć, bo mam parę asów w rękawie. Jeżeli chodzi o sam turniej, no to tutaj jest sprawa dosyć prosta, bo albo go wygrywasz, albo nie, nie ma żadnego alternatywnego zakończenia. Jest jednak cała masa ciekawostek, o części wspominałam już w moich poprzednich odcinkach, ale mam jeszcze parę w zanadrzu. Tak w ramach tego filmu to chyba mogę wspomnieć o tym wyścigu, niech on będzie przeklęty na wieki. Nie wiem, kto to wymyślił, ale no nerwów sobie na tym natraciłam. Dobrze, na pierwszy ogień weźmy tą taką umiarkowanie szczęśliwą metodę, czyli metodę z jajkiem. Vivienne dostaje tylko 7 lat życia, aczkolwiek życia szczęśliwego moim zdaniem. Z Guillaume nie jest dobrze, ale do tego dojdziemy. Vivienne deklaruje się, że pojedzie do Oxenfurtu i do Novigradu i generalnie będzie zwiedzała świat. I tak też się dzieje, musimy wyruszyć w jedno miejsce zaraz po zakończeniu dodatku Krew i Wino i możemy ją tam ponownie spotkać. Odpowiednia lokacja jest w pobliżu nowigradzkich doków. Vivienne, witaj. O, Wiedźmin! Miło cię widzieć. Jak twoje samopoczucie? Nie miewasz nawrotu? Nie, czuję się doskonale. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. W Pont-Vanis widziałam przedstawienie teatralne na otwartym powietrzu. Trwało do późna w nocy. A ja nie musiałam uciekać o zmierzchu. Byłam też na balu u Baronowej Cordel. Tańczyłam do samego rana. Co robisz w Novigradzie? Zwiedziłam już całe miasto. Teraz szukam statku, który zabierze mnie na Skellige. Powiedz, czy to prawda, co mówią? Że tam są piękne, latające syreny i góry wyrastające prosto z morza? Tak, to prawda. Ale uważaj na te syreny. Zazwyczaj nie są przyjaźnie nastawione. Będę uważała. Bywaj, Geralt. A, jeszcze jedno. Chciałabym ci to dać. Zachowałam sobie na pamiątkę. Ale chyba już nie chcę wspominać tamtego okresu. Przyjmiesz je? Oczywiście. Dziękuję. Za pomocą konsoli kodów oraz tej komendy, którą widzicie teraz na ekranie, możemy również spowodować, by rzeczywiście pojawiła się na Skellige w Kertrolde. A musimy poczekać oczywiście parę dni, zanim ona tam, że tak powiem, dopłynie. I wtedy pojawi się ona w pokoju, które zajmowała niegdyś Yennefer. Chodzi, nie można z nią w sumie porozmawiać, ale chodzi sobie po prostu w dom i nazad i robi różne, no różne rzeczy. Guillaume z kolei nie miał tyle szczęścia, spotykamy go tutaj na tym placu, naprutego w trzy dupy. Guillaume? Co ty tutaj robisz? Zostaw mnie! Bez Vivienne moje życie nie ma sensu. Nie chcę mi się z tobą gadać. Czekaj mnie. A tak poza tym to przepraszam za tą wkurwię babę, która wchodziła cały czas w Geralta w czasie, jak akurat nagrywałam. Co? Alkoholizm to nie jest jednak najgorsza rzecz, która może przytrafić się Guillaume'owi. Jeżeli z jakiegoś powodu pominiecie tą misję, nie wykonacie jej i będziecie napierać z główną linią fabularną, to w czasie misji Długa Noc, w czasie szturmu wampirów możecie spotkać to. Ciało rycerza to Guillaume. Biedny komplet. Stracił mnóstwo krwi. Praktycznie został wyrzęty. Liczne rany. Przed śmiercią musiał stoczyć potworną walkę. Okazuje się, że los Guillaume'a nie był Vivienne wcale taki obojętny, bo możemy ją spotkać płaczącą nad jego grobem na cmentarzu za murami. No jest to przykry widok. Nikt by chyba nie chciał, żeby ta historia się tak skończyła. Ostatni, moim skromnym zdaniem, najlepszy outcome z tej misji jest, gdy zostają oni razem, część klątwy czy całość klątwy przechodzi na Guillaume'a i wszyscy są szczęśliwi. Tak jak w przypadku poprzednich zakończeń, możemy ich później spotkać w świecie. Tym razem, o ile to ma jakikolwiek sens. Wydaje mi się, że warto też dodać, że w czasie misji, bodajże Długa Noc, można ich spostrzec w tłumie razem, stojących razem, więc jak będziecie tam przechodzić, to warto się temu bliżej przyjrzeć. Poza tym najważniejsza jest ta lokacja w pałacu, gdzie możemy z nimi krótko pogawędzić. Nie podoba mi się ten łańcuch, który nosisz. W ogóle nie pasuje do moich sukien. Ale to jest mój znak herbowy. Nie podoba mi się. Dobrze, ukochana. Zmienię go. Widzę, że wszystko w porządku. Owszem. Dzięki jeszcze raz, Geralt. Nie zauważyłeś żadnych zmian na ciele? Żadnych niepokojących symptomów? No, jakby tu powiedzieć... wyrosło mi trochę piór. Takiego jakby puchu właściwie. W którym miejscu? Co ci będę mówił? To mało przeszkadza. Mnie tam się podoba. Cóż, życzę wam szczęścia, gołąbeczki. Moja matka zaprasza nas jutro do siebie na podwieczorek. Chciałaby cię poznać. Przecież mówiłam ci, że jutro wieczorem idziemy na spotkanie Mandragory. To chyba wszystko na temat naszych gołąbeczków, jak to Geralt powiedział. Jeżeli coś pominęłam, to dajcie znać w komentarzu. A ja muszę poruszyć jeszcze jeden temat. Ja chyba wiem, dlaczego Vivienne miała takie obiekcje do niego na początku. No bo spójrzcie, co on ma za fryzurę? Co on ma na głowie? Dlaczego on ma takie loki? On ma trwało? Czy mi się wydaje? Nie wiem, w każdym razie, jeżeli się komuś podoba taki styl, to przepraszam, ale mnie przez całą moją rozgrywkę ta fryzura zastanawiała i przypominała mi mniej więcej coś takiego. Ja już o większości uczestników tego turnieju mówiłam w 6. części moich ciekawostek z gry Wiedźmin, tak więc odsyłam was do tego filmu, jeżeli ktoś jest zainteresowany, a tymczasem... Otóż ten szanowny jegomość z Nilfgaardu ma na nazwisko Faratre, no i pewnie jest spokrewniony w jakiś sposób z tym ambasadorem, który przebywa w Novigradzie. Na pewno kojarzycie jego córki, bo była z niej misja, te bliźniaczki. Rosa chyba i jakoś tam jeszcze, no nieważne. No coś z nim jest nie tak, no nienormalnie się zachowuje. A dlaczego? Dlatego, że ciągle chodzi na furany fistechem, na stoliku w jego namiocie możemy znaleźć list od dealera, który wprost mówi, że jest jego dostarczycielem. No a poza tym, co tu dużo mówić, ta scena mówi sama za siebie. Ba, będę się mierzył na kuszę z Rainfarnem za trę. Widziałem go przed chwilą, strasznie jest zajęty. Faszeruję sobie do halwi z techem. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram. Jakoby dla polepszenia koncentracji. Kolejną małą ciekawostką jest to, że jeżeli bardzo dobrze się przyjrzeliście, to mogliście zauważyć, że ten oto gość... Krabiataj z Storndal! Został brutalnie zabity na oczach Anny Henriety przez Bruksem. Wyprowadźcie ją stąd! Kolejna ciekawostka będzie się trochę opierała na moich spekulacjach, ale co tam, też ją tutaj zamieszczę. Otóż, jak dobrze wiecie, w tym turnieju bierze udział również Redańczyk i w jego namiocie możemy znaleźć list od jakiegoś tam życzliwego, który generalnie nie pochwala jego zachowania, że pojechał do Toussaint, bo jest to kraj im kulturowo obcy i może nawet trochę niemoralny. Na koniec cytat: przypierdol zdrowo jakiemuś Lidgarczykowi za Redanie. I ja lubię tą myśl, podoba mi się ten pomysł, że być może to Roche napisał ten list, no bo to tak bardzo by do niego pasowało, jest to w jego stylu, no przecież on jest takim patriotą, więc no podoba mi się ten pomysł. Geralt został czempionem, został zwycięzcą. Musimy się wrócić z powrotem do jego namiotu i tam czeka na nas niespodziewana osoba, ta kobieta. Jak się okazuje, jest ona wielbicielką naszego Wiedźmina i śledzi go nie tylko do namiotu, ale też po całych błoniach turniejowych za nim chodzi, tak więc ciężko się od niej odczepić, jest to dosyć zabawne, ale jeszcze lepsza niespodzianka jest w namiocie. Są to dwa listy. Pierwszy to list od wielbicielki. Siłaczu, podniecają mnie tacy jak ty. Chcę mieć z tobą dużo małych, białowłosych dzieci z bliznami. Zauroczona. Ja podejrzewam, że to jest ta tutaj klaskająca pani, która nie daje Geraltowi spokoju, ale jest też inny list. List od wielbiciela. Rosie Ognisty, jestem twoim największym wielbicielem. Odkąd zobaczyłem cię na arenie, chcę być taki jak ty. Nie śpię po nocach myśląc o tobie, bo jesteś piękny i masz wspaniałe mięśnie, nieśmiały. Co prawda ja próbowałam go znaleźć, tego potencjalnego wielbiciela na błoniach, ale niestety nikt nie wydał mi się podejrzany, więc chyba ta zagadka pozostanie nierozwiązana. A na dzisiaj to wszystko, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało i że dowiedzieliście się może czegoś nowego o waszej ulubionej grze oczywiście. I zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli chcecie oczywiście. I do zobaczenia. Pa! Smażone jaja ropuchy, smocze oczy na patyku, tylko u mnie, świeże, zdrowe!